Radio Kraków. Aktor Juliusz Chrząstowski w studiu. Dzień dobry, witam panie Juliuszu. Dzień dobry, witam pana, panie Piotrze. I od razu na pana ręce serdeczne gratulacje za wywalczenie złotego Jurika. To jest nagroda przyznawana w Gdańsku na festiwalu szekspirowskim za najlepsze wykonanie, za najlepsze przedstawienie, za najlepszą interpretację dzieł Williama Szekspira. W danym sezonie artystycznym, że dopowiem. Bardzo panu dziękuję. Zrujnował mi pan trochę przegląd prasy, bo zamierzałem ten temat podjąć w drugiej części tegoż przeglądu. Gratulacje natychmiast, nie ma co czekać. Dobrze. Żeby nie było, że to nie jest temat obecny w prasie, to od razu nadmieniam, że w Wyborczej Ogólnopolskiej Witold Mrozek na 13 stronie pisze, tytułując swój artykuł, Król papież klaty nagrodzony. I właśnie wspomina o tym, że Złotego Jorika otrzymało przedstawienie ze Starego Teatru w Krakowie. No i jest przy okazji recenzja i przy okazji też wspomnienie, że Kraków był tam mocno obecny w tym Gdańsku, na tym festiwalu szekspirowskim. I że to już jest druga edycja tego festiwalu w nowej siedzibie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Miałem dzisiaj w tym roku przyjemność w nim grać. Imponująca budowla. Właśnie w Gdańsku, no ale Kraków tam mocno obecny, z czego się bardzo cieszymy, prawda? Ja bardzo się cieszę. To się ja również cieszę. Czuję emocjonalną nić, która łączy mnie z Trójmiastem i z Gdańskiem. I z Szekspirem. Jak najbardziej. No to dobrze, to tyle o tym Królu Lirze ze Starego Teatru. Za chwilę nowy sezon artystyczny. Zapraszamy radiosłuchaczy, którzy jeszcze nie widzieli tego przedstawienia, do Starego Teatru w Krakowie, bo za chwilę teatr wraca. Natomiast tak się dzisiaj złożyło, panie Piotrze, że wybrałem artykuły, które są związane mocno z kulturą, szeroko pojętą, ale z kulturą i akcentami krakowskimi. No bo właśnie Stary Teatr w Gdańsku to jest przykład pierwszy. Drugi przykład to jest wywiad z dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, z Magdaleną Sroką Rzeczpospolitej. Wywiad, który przeprowadziła z nią Barbara Holender, czyli krytyk filmowy. Artyści muszą być przewrażliwieni. To jest, rozumiem, tytuł i podejrzewam, i zdania, że to jest opinia nowej dyrektor Instytutu Sztuki Filmowej. Przypomnijmy, że do niedawna pani Magdalena była wiceprezydent miasta Krakowa, a teraz zostawiła Kraków na rzecz Instytutu w Warszawie. Rozmawiam z krytykiem czy menadżerem? Pyta Barbara Holender. Sztuka mnie fascynuje, z wykształcenia jestem teatrologiem. Proszę bardzo, ten teatr się przewija. W środowisku filmowym dużo emocji budzi rozdział funduszy przeznaczonych na produkcję filmów. W pani programie wyczytałam, że chce pani wzmocnić pozycję twórców. To rzeczywiście niesprawiedliwe, zwłaszcza, że w polskim kinie to najczęściej reżyser jest najważniejszym gwarantem przyznania środków finansowych, a ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś przez kilka lat przygotowuje dzieło trudne i wymagające, a w tym czasie realizuje inny film prostszy. Producenci mogą dostać jednocześnie promesy na kilka filmów, reżyserzy tylko na jeden. To jest ta niesprawiedliwość, którą chcę zmienić. Magdalena Sroka. Siedząc nad kinem Kultura na krakowskim przedmieściu, nie będzie pani tęsknić za kawą na krakowskim rynku. Zawsze było mi ciężko wyjeżdżać z Krakowa. Każda próba pracy i życia gdzie indziej kończyła się z powrotem do tego miasta. No to tak za 10 lat po dwóch kadencjach życzymy pani Magdzie, żeby wróciła do Krakowa. Na kawkę. Na kawkę. A wcześniej, żeby mocno popracowała w Instytucie Sztuki Filmowej i dzięki temu, żeby polskie kino miało się świetnie. Z Krakowem w tle na przykład, jako bazą producencką. Czemu nie, prawda, panie Piotrze? Bardzo, bardzo byłoby miło. Dobra, to tyle w Rzeczpospolitej. Trzeci akcent związany z kulturą i z kulturą krakowską jest nieco żartobliwy. Maciej Maleńczuk będzie grał jazz dla idiotów. Donosi, proszę pana, Dziennik Polski. Możemy to... Bardzo bym prosił, żebyśmy to rozwinęli. Bardzo jednak. Pan prosił. Na razie Maleńczuk powołuje do... A na razie, bo w sensie na razie dlatego, że kończy z graniem dla publiczności tak zwanej dancingowej. Formuła śpiewania piosenek dancingowych już się wyczerpała, stwierdza artysta. I zakłada nowy zespół, który się będzie nazywał Jazz for Idiots. Jazz zabrnął w pułapkę intelektualizmu. My,
zamierzamy, jako ten Jazz dla For Idiots, przywrócić rozrywkowy charakter. Zapraszamy na koncerty wszystkich idiotów. Oczywiście spodziewamy się tłumów. Śmieje się Maleńczuk. No nie byłbym sobą, gdybym się nie zapytał pana, panie Piotrze, czy się pan wybiera. Ja oczywiście. Jak tylko Maleńczuk będzie w Krakowie, będzie można się wybrać, to ja pójdę. To pan pójdzie na koncert Jazzu dla idiotów. Nie będę się odżegnywać. No, powiem panu, że to bardzo interesująca propozycja. Marketingowo dobrze przemyślana. Świetna. Zresztą jestem... Maleńczuk ma jakąś taką żyłkę. Do takiego tworzenia i opakowania swoich produktów. I życzymy mu powodzenia w tym promowaniu jazzu dla idiotów, bo ja widzę też taką pracę u podstaw w tym projekcie. Zdecydowanie. Później można pójść w ten intelektualny jazz, ale najpierw rzeczywiście... Ale możemy najpierw się... rytmicznie i do tańca. Tak jest. No, to niech tak będzie. Natomiast z ostatnim tematem, który chciałem poruszyć, to trochę nie wiem, jak go określić, panie Piotrze, bo on chyba z kulturą jest jednak mało związany, natomiast ma pewne akcenty krakowskie. Jeśli chodzi o to, czy gazeta powinna zdjęcie senatora Pęka publikować, to jest to temat na szeroką dyskusję. No już jedna gazeta to zrobiła i to już poszło. Internet też szaleje. No tak, tylko że najpierw opublikowała zdjęcie gazeta, która jest tabloidem. A tak się przyjęło, że tabloidom wolno, aczkolwiek można na ten temat dyskutować. My na szczęście nie przeglądamy tabloidów, no ale to samo zdjęcie pojawia się dzisiaj w Polskiej Gazecie Krakowskiej. Zdjęcie senatora Pęka, który, jak sam tłumaczy, zasłabł przed pokojem hotelowym. No i leży przed pokojem hotelowym, rozumiem, pokojem hotelowym sejmowym. No i ktoś mu zrobił zdjęcie, sprzedał pewnie do gazety. Gazety to publikują. Fajnych kolegów ma senator Pęk, podejrzewa. No właśnie. Chyba, że ktoś przechodził po prostu i zobaczył. Gazeta wieszczy, że to koniec politycznej kariery senatora. Senatora, jak dobrze pamiętam, który jest z regionu małopolskiego. Tak. Bogdan Pęk był trzykrotnie posłem, czyli no, dosyć sporą karierę mu to zdjęcie kończy. Wybieranym z list PSL-u w Krakowie. Potem przeszedł do klubu Ligi Polskich Rodzin. Od 2011 roku jest senatorem PiS. No, możemy dowcipkować, że to pewnie nie zasłabnięcie. Jak sugerują niektórzy. Jak sugerują niektórzy. Z drugiej strony... sam senator tłumaczy, że rzeczywiście to w związku z chorobą i z osłabieniem. No być wspólnego może. To z alkoholem nie ma. Jak sugerują niektórzy. Jak sugerują niektórzy, złośliwi. Tak. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, czy Gazeta Krakowska z racji tego, że nie jest tabloidem, powinna takie zdjęcie publikować. I tu mamy mieszane uczucia. Może Gazeta Krakowska zmierza powolutku, by nieco zwiększyć nakład w kierunku tabloidu. Takiej estetyki tabloidowej. Trochę. Trochę pan to sugeruje. Trochę to pana martwi. No bo jeśli tak będzie, jak pan mówi, to wtedy na przykład zdaję sobie sprawę, że coraz mniej będzie ta gazeta obecna w naszych przeglądach prasy. To niech się lepiej zastanowią dziennikarze i redakcja naczelna. Bo my przecież tabloidowych tematów nie będziemy poruszać. W przyszłym tygodniu przyniosę. Tak? Przyniesie mi pan. Zobaczymy. Możemy się w wakacje zabawić. W każdym razie... Koniec kariery senatorskiej Bogdana Pęka. I tym, a co jest na zdjęciu, to nie państwo, opowiadamy dzisiaj wyjątkowo i nie zachęcamy. To państwo tak czy siak pewnie odnajdą i znajdą, jeśli będą zainteresowani. Juliusz Szostewski, prasę przeglądał. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.